Związkowcy Sierpnia 80 pojadą do stolicy, aby przed siedzibą Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaprotestować. Obawiają się, że na skutek decyzji nowego rządu węgiel będzie ściągany z Kazachstanu, a potem w sezonie zimowym surowca może zabraknąć, a ceny pójdą w górę. Fatima Orlińska. Zablokowanie rozporządzenia o sprzedaży węgli grubych z polskich kopalń, sprzeciw wobec prowadzonej aktualnie polityce energetycznej zarówno w górnictwie, jak i hutnictwie, a także apel o modernizację bloków energetycznych klasy 200. To postulaty górniczych związków zawodowych, z którymi w piątek 28 czerwca pojadą do Warszawy. Dołączą do nich hutnicy i rolnicy. Powodem sprzeciwu ma być projekt rozporządzenia, na skutek którego w sezonie grzewczym według związkowców znów może zabraknąć węgla. Rozporządzenie jest przygotowywane znowu pod węgiel rosyjski, który ma do Polski wjeżdżać. Oczywiście to będzie tak zwany węgiel kazachstański, który oczywiście będzie z Rosji do Kazachstanu, a z Kazachstanu przyjedzie do Polski. Jego ceny znowu poszybują do 3-4 tysięcy za tonę. Wjedziemy też spytać o kopalnię Bełchatów, tam kopalnia nie dostała zgody na eksploatację pola Złoczew, a to jest, ja przypomnę, 20% rynku mocy w Polsce. No i jeśli tego Złoczewa nie otrzymamy, to za kilka lat 20% energii z Polski wyparuje, na to też nikt nie ma żadnego pomysłu. Do Warszawy wyjedzie kilkadziesiąt autokarów z przedstawicielami górnictwa, hutnictwa i rolnictwa. Manifestacją chcą zapobiec przyjęciu rozporządzenia, którego, jak mówią, projekt wciąż można zmienić. Związkowcy liczą, że ktoś z ministerstwa wyjdzie do nich, by porozmawiać.